Nie było czerwonej farby, ale morze ukraińskich flag i Ukraińców, którzy podobnie jak rok temu nie dopuścili rosyjskiego ambasadora do pomnika radzieckich żołnierzy. Jego obecność na tym cmentarzu to profanacja, mówią protestujący, a z ust Siergieja Andrzejewa znów padła tylko propaganda. Władze są pewne, że Rosja będzie przesuwać kolejne granice, a opozycja pyta, czy obecność kremlowskiego dyplomaty w Polsce wciąż jest konieczna. Marta Kurzyńska. Cmentarz żołnierzy radzieckich w Warszawie. Ambasador Rosji przyszedł uczcić Dzień Zwycięstwa. Czekali na niego ukraińscy aktywiści mieszkający w Polsce. W czasie prowadzonej przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie uważamy, że obecność oficjalnego przedstawiciela Rosji w tym miejscu jest profanacją. Kontrowersje wzbudziła ta wstążka przypięta do klapy marynarki ambasadora. Te wstęgi świętego Jerzego są na równi ze znakami swastyki. Uczestnicy protestu mówią o prowokacji. Nie dajemy się sprowokować. Jesteśmy w obliczu oczywistego zakłócenia porządku publicznego. Po kilku minutach ambasador zrezygnował ze złożenia wieńca. Peniowała policja. W Polsce obowiązuje wolność słowa, swobody wyrażania opinii, czy niestety również w takim wypadku jak tutaj możliwości złożenia kwiatów. I to, co możemy zrobić, to starać się zabezpieczyć tego typu sytuacje. A władze miały ostrzegać ambasadora, by nie pojawiał się na cmentarzu. My się tym różnimy od Rosji, że my jesteśmy państwem cywilizowanym. I my chronimy dyplomatów. Póki ambasador Rosji jest uznawanym przedstawicielem dyplomatycznym, powinien mieć zapewnioną taką możliwość składania kwiatów, gdzie sobie życzy. W żadnym wypadku nie zmyje to rosyjskiej odpowiedzialności za zbrodnie. Rano przed mieszkaniami rosyjskich dyplomatów w Warszawie protestowali działacze Euromajdanu. Rządzący i opozycja zgodnie mówią, że wizyta ambasadora na cmentarzu to rosyjska prowokacja. Przez najbliższe miesiące będziemy mieli do czynienia z wieloma próbami incydentów ze strony Rosji. Choć opozycja domaga się ostrzejszej reakcji. Takie podejście jest szkodliwe, bo mam wrażenie, że pan ambasador po prostu prowokuje do tego typu zachowań, więc polskie służby powinny zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby nie dopuścić do takiej prowokacji. Ranga naszych relacji dyplomatycznych powinna zostać obniżona. Zdaniem rządzących wydalenie z Polski rosyjskiego ambasadora wiązałoby się z konsekwencjami. Trzeba pamiętać o tym, że w dyplomacji wydalenie ambasadora oznacza automatyczne w zasadzie wydalenie ambasadora polskiego z Moskwy. Rządzący dodają, że w Rosji cały czas mieszkają obywatele Polski, dlatego obecność ambasadora jest niezbędna, szczególnie w tej trudnej geopolitycznie sytuacji. Nie było czerwonej farby, ale może...